Bardzo serdecznie, z tej strony Kuba Maurycz i w związku z tym, co napisałem w piątek na moim wallu na Facebooku, chciałem zamieścić pewne oświadczenie dotyczące mojej współpracy z Normanem Park przy gali KSW 53. Na internecie pojawiło się dosyć sporo informacji, które były dosyć rozbieżne. Czy Norman współpracuje z Mauriczem, czy też nie współpracuje, bo ponoć tylko do pierwszej walki, po tym wywiadach było wspomniane, że prawdopodobnie już nie w przyszłości i tak dalej. Koniec końców sytuacja wyglądała tak, że i do pierwszej, i do drugiej walki, czyli do walki z Marcinem Wrzoskiem na poprzedniej gali KSW oraz do tej walki z Mateuszem Gemrotem, miałem swój udział w przygotowaniu Normana Parka do tej gali, do limitu wagowego, do całości przygotowań w związku z walką. Natomiast różnica polegała na tym, że w przypadku poprzedniej walki z Marcinem Wrzoskiem, gdzie Norman uzyskał limit wagowy wyznaczony, mało tego, zeszliśmy dużo poniżej tego limitu, z tego powodu, że dopuszczalny był limit 70,2 kg, a my zrobiliśmy 69,700, czyli mieliśmy spokojnie pół kilograma zapasu, więc to była taka kropka nad i, która wskazywała jawnie na to, że można to zrealizować i nawet z takim troszeczkę krwnobrnym, niepokornym zawodnikiem, jakim jest Norman Park. A o co w tym wszystkim chodzi? Podczas poprzedniego przygotowania do walki z Marcinem Wrzoskiem od menedżera Normana, od Marcina Prymka uzyskiwałem informację, że słuchaj, gdyby Norman jakoś przypadkiem nie zrobił wagi, to ja mam dla Ciebie dowody w postaci paragonów spyszne.pl i tak dalej, wszystkie pozostałe rzeczy, które wskazują na to, że Norman po prostu przycinał trochę na tych przygotowaniach. I ja zdawałem sobie sprawę z tego, bo zrobiłem po prostu wcześniej research na temat zawodnika i wiedziałem, że po prostu potrafi być niepokorny, nieposłuszny. Z tego też względu operowałem na takim małym deficycie kalorycznym, czyli dawałem troszeczkę mniej pokarmu niż w istocie było potrzebne, z tego powodu, że wiedziałem, że jednak pewne no, takie potrzeby na lewo, że tak powiem, będą realizowane. Stąd zawsze zgodnie z podejściem, które gloryfikujemy na szkoleniach, obserwuj, przewiduj, reaguj. Pytania nie dotyczyły tego typu siema, który jest dzień i jak się czujesz i ile ważysz, ale tak naprawdę sprawdzaliśmy wszelkie pozostałe parametry dotyczące cech motorycznych, jak siła, wytrzymałość, sen, odporność i tak dalej. Wszystko po kolei było brane pod uwagę. Koniec końców, jak pamiętacie, waga była zrobiona bez problemu, poniżej limitu, który był ustalony wagowo, mieliśmy zapas 500 gramów, a w zasadzie cały Fight Week był przeprowadzony dokładnie w ten sam sposób co teraz, czyli wyjściowo waga wynosiła około 76,5-77 kg i stąd nastąpił drop węglowodanowy, więc jeszcze można było troszeczkę wykosić tej masy ciała z glikogenu. No każda osoba, która w jakimś minimalnym aspekcie ogarnia chociażby żywienie kliniczne, sportowe, wie, że glikogen wiąże wodę i tak naprawdę pozbywając się sporej części węglowodanów z menu, ale także obniżając bilans azotowy, czyli ograniczając nieco udział protein i zmniejszając udział całkowitych kalorii, spokojnie, w bardzo szybkim udziale można te 2-3 kilo nawet zgarnąć w dół. No i tak było w przypadku poprzednich przygotowań. Z wagi 77 zjechaliśmy do 75, stamtąd już odwodnienie. Jak już wspomniałem chyba dwukrotnie, 69,700 był limit ustalony. I tak samo miało być w tym czasie. Więc propos przygotowań do gali KSW 53, kiedy Norman na Fight Week miał zjawić się już w Polsce, wysunąłem z Alicją i Piotrem, czyli właścicielami cateringu Cutimiot, który dostawał Norman przez cały czas bycia w Polsce, trenowania tutaj na miejscu w Ankosie. Wysunęliśmy zapytanie, czy na ten ostatni udział, tak, tego udziału diety od poniedziałku do czwartku włącznie do końca zbijania wagi oraz piątkowe i sobotnie ładowanie węglowodanów, czy życzy sobie, abyśmy po prostu ustalili mu też te posiłki na ostatni czas. No i Norman powiedział, że nie ma absolutnie żadnego problemu, ma rozpiskę na mailu, ma swój cały team i tak dalej, sobie poradzą doskonale. Zapytałem się, czy jest pewien, powiedział tak, jest pewien, nie ma problemu, dziękuję za troskę. No to okej. No i wszystko fajnie, świetnie. Słuchajcie, w czwartek sam zainteresowałem się, bo od poniedziałku do czwartku kontaktu ze strony zawodnika nie było, więc w czwartek pytam się po prostu, jako że jesteśmy chyba wszyscy dojrzali i odpowiedzialni i to przede wszystkim zawodnikowi powinno zależeć na tym, żeby wszystkie procesy dotyczące wypróżniania się, limitu wagowego, snu i tak dalej, regeneracji wychodziły w optymalny sposób, to pytam się po prostu od tak, czy sytuacja jest jasna, czy wszystko jest w porządku. No i słuchajcie, po południu dostałem odpowiedź, że stary, nie wiem co się stało, w tym tygodniu mam jakieś załamanie z wagą, przyjechałem mając 77 kg, a teraz mam 78,5, mam pełno wody podskórnej i pewnie te słone żarcia z restauracji zatrzymały mi wodę. I tak pierwsze co to wpadłem w osłupienie, jakie żarcie z restauracji, skoro proponowaliśmy mu bardzo proste rozwiązanie w postaci tego, że catering będzie kontynuowany aż do samego końca przygotowań. A jeżeli nie chciał cateringu, to jest to dla mnie oczywiste, że zawodnik o tym doświadczeniu będzie wiedział, że te posiłki po prostu przygotowuje sam, a nie jada na mieście, gdzie jest pełno glutaminu monosodowego, soli dosypowanej do wszystkiego dla poprawy smaku, gdzie każdy chyba zawodnik MMA, w tym redaktorzy, z którymi rozmawiałem, wiedzą doskonale, że jednak sód, jego podaż jest kluczowym elementem w tym ostatnim czasie przygotowań. No, niestety jak się dowiaduję o takich rzeczach w czwartek o godzinie 17,
to już niewiele można zrobić. Pomimo faktu, że próbowaliśmy wdrożyć wszystkie elementy, które miały dotyczyć polepszonych aspektów defekacji, kwestii dotyczących wyrównania bilansu wodno-elektrolitycznego itd., no to rezultat wiecie jaki jest. Zatrzymało się na wadze 71-600-700, coś koło tego. I niestety już nie mogło zejść niżej. Po zbadaniu Normana przez lekarza, no stwierdzono po prostu, że dalej ten limit wagowy nie może być realizowany. I team Mateusza Gamrota został zapytany, czy po prostu zgadzają się na walkę mimo wszystko. Oczywiście nie opas, kiedy jest niemożliwe ustalenie limitu wagowego, no to jest to absolutnie opcja optymalna. No pewnie ci z Was, którzy oglądali galę, widzą, że raczej limit wagowy Normanowi by nie pomógł. Tutaj pragnę pogratulować Mateuszowi Gamrotowi, naprawdę świetnej dyspozycji, super boksu, super wyczucia dystansu, powiedziałbym flawless, bo no Twoja twarz wygląda po prostu nówka sztuka, a no Norman został dosyć mocno rozbity, więc zrobiłeś tak jak mówiłeś. Więc jeszcze raz gratulacje, życzę powodzenia w karierze. Natomiast wracając do kwestii Normana, słuchajcie, ja absolutnie nie podpisuję się pod tym, co zostało wykonane, bo w zasadzie jest to dla mnie dziwne. To jest tak jakby biec w biegu maratońskim, widzieć już linię mety oddaloną o 200 metrów i nagle stwierdzić, że w sumie to mi się nie chce biec. To naprawdę był półmetek przygotowań. 77 kilo, stamtąd pozbyć się tylko glikogenu mięśniowego, zjechać z wagą do 75 i zrobić to, co zwykle, czyli wylać z siebie po prostu 5 litrów wody bez jakiegoś większego krzyku. No, a tak Norman był zmuszony do wylania ponad 7 litrów wody i niestety jeszcze nie to wystarczyło do tego, aby założyć te 70 kg i 200 gramów, więc ja nie podpisuję się pod tym i nie mogę być w żaden sposób identyfikowany z takimi działaniami, skoro moje zalecenia były dostarczone na papierze i niestety na tym papierze się skończyło. Gdyby Norman postąpił tak, jak było do poprzedniej walki z Marcinem Wrzoskiem, to byłby limit wagowy i byłby ogień na wszystkie 5 rund i nie byłoby żadnego absolutnie kłopotu. Natomiast w tym przypadku ja nie wiem, jak wyglądało całe ładowanie węglowodanów, czy było spełnione w sposób optymalny, czy też nie. Natomiast powiem Wam, że jak sytuacja zaczęła być głośna, kiedy w piątek internet obiegł informację, że Norman Park nie zrobił wagi i jest to 1,5 kg nadwagi i właśnie pytanie, czy Maurice brał w tym udział, czy nie brał w tym udziału, kiedy kursanci, sympatycy, znajomi, ludzie z obrębu środowiska MMA zaczęli drążyć temat troszeczkę, to zaczęły do mnie spływać nawet informacje ze zdjęciami, które były wykonane już właśnie wcześniej, gdzie ktoś przyczaił Normana, jak no, stołował się powiedzmy w knajpie typu Express Marche, a tam pełno ziemniaków, jakieś mięsa i tak dalej, więc nie tylko ogromny talerz z ogromną ilością jedzenia, ale węglowodany, które właśnie umówiliśmy się, że na te kilka dni będą zatrzymane. Więc no, jakby to powiedzieć, jak idziecie do lekarza, lekarz Wam mówi, jakie rzeczy możecie zrobić, jakich nie zrobić, daje Wam recepty i Wy mówicie, że okej, super, a potem tych zaleceń nie realizujecie i nie wykupujecie recepty, to kto jest winny, lekarz czy pacjent? Tak samo jak dostajecie informacje, że jest fajny sklep z narzędziami, macie tam młotki, wiertarki, wkrętarki i tak dalej. Wszystko po kolei uzyskujecie, no i Wam tłumaczą, że tutaj młotkiem wybijasz gwoździe, wkrętarką wkręcasz sobie wszystkie wkręty i tak dalej, a Wy nagle potem chcecie wkręcać wkręt w ścianę, no to chyba też nie można mieć problemów z Panem z narzędziami, tak jak to powiedział mój kolega z branży. Więc suma summarum, jest mi po prostu przykro, że wyszło jak wyszło, bo uważam, że naprawdę te przygotowania można było dociągnąć profesjonalnie, więc Norman mógł zachować faktycznie profesjonalizm i myślę, że stosunek taki do wszystkich po kolei, do kibiców, do przeciwnika, do teamu, jaki się należało. Mi jest też trochę przykro z tego powodu, że Bogu ducha winien jestem, a zostałem wymieszany w takie akcje i oczywiście już wiadomo, hejterzy się tutaj wylewają dosyć intensywnie. No, jesteśmy jednak takim narodem też w XXI wieku. Człowiek działa zgodnie z zasadą, nie znam się, więc się wypowiem. Więc nie dziwi mnie to, że po prostu dla niektórych brak spełnionego limitu wagowego jest jednoznacznym moją winą, a ja raz jeszcze nadmieniam, do tej winy się nie poczuwam z tego powodu, że ja swoją pracę tak naprawdę wykonałem w 100% i rezultat powinien być taki jak na walce z Marcinem Wrzoskiem, a nie taki jak jest teraz. Norman co prawda coś przebąkuje, że następnym razem zrobimy inaczej, następnym razem on się słucha, ale ja jestem raczej bardzo negatywnie nastawiony do wszelkich akcji typu następny raz. Jakby nie mam nic do faceta, bo no to, że jest ekscentryczny, to, że jest taki dosyć wybuchowy, to jest jedno. Ale jeżeli chodzi o przygotowania, to ja potrzebuję człowieka przewidywalnego. Rzeczą ludzką jest to, że w trakcie przygotowań wielu moich zawodników czy zawodniczek miewało takie chwile słabości, pytali się, czy mogą sobie pozwolić na coś ekstra, albo czy mogą sobie to wyrzucić, a to wstawić, jakieś ciastko, jakieś, nie wiem, lody, słodzony napój i tak dalej. I to wszystko da się zaplanować, ale o ile ja wiem o tym, a nie, że jestem postawiony po fakcie, że jest czwartek po południe, a my mamy tutaj wtopę, bo my nie mamy 75 kg, a mamy 78,5. Więc prawdopodobnie na 99% tej współpracy z Normanem Parkiem nie będę chciał kontynuować, jak również nie mogę być identyfikowany z tym, co niestety stało się pod koniec okresu przygotowań w czasie Fight Weeku. Także to by było na tyle. Dziękuję i pozdrawiam.